Cześć. Ćwicząc każdego dnia na siłowni, stajemy niejednokrotnie przed swojego rodzaju rozdrożem, zastanawiając się, czy podążać prawilną ścieżką uczciwości i delikatnie sobie izolować biceps, skupiając się na tam czuciu mięśniowym, czy może jednak robimy, wiecie jak to wygląda, pompa na chama. Czy może jakoś to rozegrać pomiędzy, czyli na przykład 8 powtórzeń zrobić dokładnie, czujemy, że 9 już ciężko wchodzi, lekko sobie rozbujamy i 10 już na pełnej z barku, z pleców jedziemy. Tak samo wznosy w bok, nie? 8 powtórzeń, na pewno to widzieliście u siebie na siłowni. 8 powtórzeń koleś sobie robi prawilnie, ostatnie 2 powtórzenia coraz bardziej ugina te łokcie, ostatnie powtórzenie w kosmos, jeb, wejdzie na masę. Czy to jest słuszna metoda? Z reguły nie, chociaż są wyjątki, do których przejdę zaraz. Pierwszą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, jest to, że w momencie, kiedy oszukujemy, czyli używamy pewnego rodzaju momentum rozbujania, to nie pracujemy aż tak mocno docelowym mięśniem. Czyli jeżeli chcemy zaangażować środkowy akton mięśnia naramiennego, to na litość boską angażujmy środkowy akton mięśnia naramiennego, a nie szarpmy ruch z kaptura, czy też właśnie z bioder. W tym momencie to wcale nic nie da, po prostu jeżeli ten mięsień nie ma siły, no to zostawmy go w cholerę, poczekajmy sobie do kolejnej serii, zróbmy, aż odpoczniemy, a nie rozbujamy się i no ten mięsień docelowy nie ma prawa pracować, jeżeli wykonamy ruch całym ciałem. Druga kwestia to jest właśnie potencjalne ryzyko kontuzji, zwłaszcza przy kadowaniu bica. Jeżeli robisz tego bica i się odchylasz za wszelką cenę, to oczywiście nacisk gdzie idzie? Na dół pleców lub na bark. Oh man! Oh look at that! Oh! No oczywiście, no zakładając, że naprawdę to bujanie jest hardkorowe, widzimy takie sytuacje, że ktoś jest rozbujany, nie za bardzo pracuje tym bicepsem, zakłada 20 kg więcej niż powinien, no i dostaje jakoś tam urazu. Kolejna kwestia to jest niezbyt wiarygodna progresja. Co mam na myśli? Mam na myśli, że jeżeli robisz dzisiaj 10 powtórzeń, tam 20 na bica, spoko. Przychodzisz na kolejny trening, robisz 11, spoko. Przychodzisz na kolejny 12, jest gitara, jest progres, mięsień dostaje większy workload, większe przemęczenie, większe obciążenie treningowe, rośnie, jest silniejszy git. Natomiast jeżeli przychodzisz, robisz 10 powtórzeń, spoko, później na kolejny trening przychodzisz 11, bujasz się jak... Gibasz się jak pierdolony rezus. Później chcesz zrobić 12 powtórzeń, bo masz w głowie to, że trener ci tam rozpisał, czy sam sobie rozpisałeś, że musisz zrobić 12, bo inaczej trening będzie bezwartościowy. I robisz te 12 już na chama, to nie jest progres, nie? Jeżeli nie umiesz w stanie wykonać, jeżeli nie jesteś w stanie wykonać tego ćwiczenia tak samo jak poprzednio, ale z większym obciążeniem lub na większą ilość serii, to nie jest progres. Tak samo w przysiadzie, jeżeli robisz głęboki ruch, przychodzisz na kolejny trening, robisz pół przysiad i myślisz, że sprogresowałeś. To nie jest właśnie progres. Dlatego te argumenty sprawiają, że po pierwsze oszukiwanie się, po drugie potencjalna urazowość, po trzecie nieangażowanie docelowych mięśni sprawiają, że wszelkiego rodzaju cheat reps, oszukane powtórzenia nie powinny mieć miejsca za często w naszym planie treningowym. Poza. I tutaj właśnie moim zdaniem przychodzą mi na myśl co najmniej 3 metody, czy też ćwiczenia, gdzie można taki cheat reps czy trip traps zastosować, i pierwszą metodą są wznosy w bok. I w momencie, kiedy faktycznie trochę się rozbujamy i ten ciężar bardzo szybko spada, to nie jest zbyt wartościowe. Natomiast jeżeli pozwolimy sobie lekko bujnąć, delikatnie odrobinkę bujnąć z nóg, najlepiej właśnie delikatnie uginając kolana i biodra, jakbyśmy robili taki mini ćwierć przysiad, to fajnie, jeżeli zatrzymamy się w tej pozycji i skupimy się na tym, żeby nieco wolniej opuścić. W tym momencie faktycznie jesteśmy w stanie bardziej przeciążyć mięsień, ponieważ robimy akcentowaną fazę opuszczania. Czyli mamy ciężar na tyle duży, żeby nie być w stanie zrobić tego powtórzenia samemu, natomiast opuszczając jesteśmy w stanie zawsze opuścić większy ciężar niż podnieść. Przykładowo, jeżeli jesteśmy w stanie na klatę wycisnąć 100 kg, to z reguły jesteśmy w stanie w miarę kontrolowanie opuścić powiedzmy tam 110 i się nie zabić. Nie mówię, żeby tak robić, ale można wziąć to pod uwagę. Drugim ćwiczeniem, gdzie czasem warto wykorzystać trochę tak zwanego body English, czyli bujania się, jest OHP.
Czyli sytuacja jest taka, że kiedy wyciskamy stojąc, robimy wyciskanie żołnierskie OHP, to wszystko to jest nazwa tego nazwy tego samego ćwiczenia, to zaczynając właśnie ruch z barków czy też z obojczyków, to ta pozycja to nie jest najbardziej korzystna pozycja na świecie do zaangażowania barku. Po prostu no, jest ciężko zacząć. I tutaj nasuwa się oczywiście pomysł na ćwiczenie zwane push pressem. Push press, czyli wycisko podrzut po polsku, jest to na początku obniżenie się, zejście do tego ćwierć przysiadu, a później dynamiczne wybicie się w górę używając siły nóg, siły bioder. To powoduje, że sztanga samoistnie idzie gdzieś do czoła sama, pędem ciała i później po prostu jesteśmy w stanie tylko ją zablokować. I to ćwiczenie oczywiście jest świetne, jeśli chodzi o dynamikę, świetne, jeśli chodzi o na przykład ćwiczenia akcesoryjne do wyciskania leżąc, do jakiegoś tam ogólnie do sportów zespołowych, do sztuk walki, spoko, ale to nie jest najlepsze we wszechświecie ćwiczenie na bary. Czemu? Bo oczywiście poprawnie wykonany push press jest powiedzmy 40-50% silniejszy od naszego standardowego wyciskania, ponieważ wychodzi z nóg. Czyli może nie jest to najlepsze ćwiczenie na bary, ponieważ zaczynamy pracować dopiero na samej górze. Natomiast złotym półśrodkiem pomiędzy zwyczajnym wyciskaniem stojąc, strict press, sztywnym, bez użycia nóg, a push pressem, gdzie faktycznie angażujemy mocno dół ciała, jest, jak możecie się domyślić, delikatne bujnięcie z nóg. Tylko że mam na myśli, po pierwsze, to nie jest bujnięcie z pleców, czyli nie cofamy tułowia, żeby nie narazić naszego odcinka lędźwiowego na uraz. I po drugie, w momencie zejścia nigdy nie odrywamy pięt. Zawsze pięty muszą być w momencie opuszczania na ziemi, a w momencie podnoszenia mogą się lekko unieść. I to lekkie bujnięcie powoduje to, że jesteśmy w stanie już odtąd nabrać tej fajnego rozpędu, fajnie przeciążyć mięśnie. I oczywiście opuszczając, znowu faza opuszczania w miarę możliwości powoli. Czy to jest jedyna metoda na wykonanie OHP? Oczywiście, że nie, ale w pewnych przypadkach warto mieć ją na uwadze, że może nie zawsze no, liczy się tylko i wyłącznie ta siła, którą jesteśmy w stanie wykonać bez nóg, ale czasami lekka pomoc tych nóg może być ok. I teraz trzecim ćwiczeniem, gdzie fajnie jest oszukać, jest wiosłowanie w opadzie. I tutaj dwa oszustwa, które przychodzą mi na myśl. Po pierwsze jest to pendlay row, czyli wiosłowanie z martwego punktu, najczęściej z ziemi. Tutaj możemy użyć nieco bujnięcia tułowia, zwłaszcza bioder, żeby przyciągnąć sztangę wysoko. I drugim popularnym ćwiczeniem jest tak zwane power row. To ćwiczenie bardzo często jest wykorzystywane przez trójboistów jako ćwiczenie akcesoryjne do martwego ciągu. I w porównaniu do zwykłego, konwencjonalnego wiosłowania w opadzie używamy tutaj nieporównywalnie większych ciężarów. Ponieważ w konwencjonalnym, zwyczajnym wiosłowaniu, czy to hantlem, czy to sztangą, czy na wyciągu, tutaj nasze najszersze są bardzo silne. Natomiast przesuwając je w stronę ciała, nasza możliwość wykorzystania najszerszych spada. Oczywiście, jeżeli chcesz faktycznie rozwinąć najszersze grzbietu, ja polecałbym ci właśnie takie ćwiczenia jak podciągania, ściągania drążka, raczej ćwiczenia z góry, bardzo fajnie jesteśmy w stanie tam zaangażować się najszersze. Natomiast w momencie, kiedy robimy wiosłowania, każdy ruch przyciągania poziomego, może ten najszerszy faktycznie oczywiście pracuje, ale nie jesteśmy w stanie się tak na nim skupić i bardzo często robota jest wyraźniejsza też w przypadku kapturów oraz mięśnia równoległobocznego. I w momencie, kiedy wykonujemy power row, to mamy na uwadze to, że to może nie jest najlepsze ćwiczenie na świecie do zaangażowania najszerszych grzbietu, ale właśnie jest spoko do zaangażowania prostowników, do zaangażowania kapturów i w tym momencie no, po prostu musimy się lekko rozbujać. Oczywiście rozbujać, wykonując ruch nieco bardziej z biodra, tak jakbyśmy robili połączenie martwego ciągu i wiosłowania. Oczywiście nie jest to ćwiczenie dla początkujących, ponieważ oni mogą nie załapać tej stabilności. Zawsze staramy się utrzymać środek ciężkości gdzieś tam na środku stopy, sztangę prowadzić bardzo blisko ud, bardzo blisko bioder, dotykając gdzieś tam powiedzmy tego pępka, żeby sztanga nie odeszła za bardzo do przodu, co nas bujnie do przodu, co może powodować jakiś tam nacisk na dół pleców. No ale właśnie poprawne wykonanie tego ćwiczenia power row sprowadza się do na początku zrobienia takiego półruchu martwego ciągu i później dynamicznego przyciągnięcia sztangi do siebie, jednocześnie delikatnie pchając biodra do przodu. To ułatwia nam pozycję, trochę upraszcza tą dźwignię. Nie jest to oczywiście, jak mówiłem, najlepsze ćwiczenie kulturystyczne, ale może
mieć fajne zastosowanie w trójboju jako ćwiczenie akcesoryjne do wzmocnienia właśnie góry pleców. I ogólnie samo w sobie wiosłowanie, na przykład wiosłowanie jednorącz, wiąże się również z tym, że ciężko jest czasem przyciągnąć ten ciężar już tam na samym końcu ruchu. I tutaj kolejnym rodzajem wiosłowania, które można wykorzystać, jest tak zwane croc rows od Kroczalewskiego, trójboisty. I tutaj właśnie w tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby nabrać na samym początku, najlepiej zaczynając na przykład ciężarem faktycznie leżącym na ziemi, żeby wyciągnąć ciężar leżący na ziemi, trochę jakbyśmy odpalali kosiarę, czyli trochę dynamiki w to włożyć. I tutaj również jesteśmy w stanie tutaj bardzo często zrobić na przykład 10, 20, 30 kilo więcej niż w konwencjonalnym wiosłowaniu. Ja na przykład wiosłuję sobie tak, jeżeli mam zrobić wiosłowanie jednorącz, takie typowo kulturystyczne, delikatne, które jest oczywiście mniej kontuzjogenne, nie, jak się możecie domyślić, no to pakuję tam powiedzmy pi razy drzwi około 40 kg. Natomiast jeżeli chodzi o croc row, czyli to wiosłowanie, gdzie używam tego delikatnego lub niedelikatnego bujnięcia z bioder i z tułowia, no tutaj najwięcej mi się zdarzyło wiosłować 70. Także no różnica jest dosyć spora. I oczywiście nie nazywajmy tego wiosłowaniem. Tak samo jak robimy oszukane OHP, nie nazywajmy tego OHP. Tak samo jak robimy oszukane wiosłowanie czy też power row, nie utożsamiajmy tego z wiosłowaniem w opadzie. I tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli decydujemy się na wiosłowanie w opadzie, na wiosłowanie jednorącz bez oszustwa, są to wspaniałe ćwiczenia właśnie kulturystyczne, na rozwój sylwetki, a wszelkiego rodzaju ruchy bujane mogą być tutaj bardziej pod kątem siłowym. Dlatego no, są trochę bardziej zaawansowane, nie polecam ich dla początkujących. I tak jak już mówiłem, w większości przypadków, kiedy wykonujemy ruch oszukiwany, musimy pamiętać o tym, że żebyśmy starali się zachować jak największą kontrolę ciała, żeby nie narazić się na uraz, żebyśmy faktycznie angażowali docelowe mięśnie, zamiast bujając nie wiadomo czym, jak w przypadku tego bicepsa, że machamy na lewo i prawo plecami. No i przede wszystkim starajmy się faktycznie progresować, robiąc ćwiczenie podobnie, tak samo, a nie zmieniając kompletnie parametry, zamieniając ćwiczenie prawilne, bez bujania, w ćwiczenie z bujaniem i myśląc, że to jest progres. Dzięki za uwagę, to było pytanie z cyklu Szybka Porada. Jeżeli chcecie więcej szybkich porad, macie jakieś tam krótkie pytania, to walcie oczywiście w komentarzach i postaram się coś nagrać. Do zobaczenia następnym razem, łapa w górę i na razie. Shit, better get lit when I give you that fire light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that, shit, better get lit when I give you that fire.